Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się kolejny, to już raz w grze. Ori and the Blind Forest Definitive Edition oczywiście. I tak, w dalszym ciągu zwiedzamy tą lokację, której nie kojarzę, mówiąc szczerze. Ostatnio udało się poznać tajniki daszowania. Jak widać, chociaż poznam tajniki daszowania, to dalej nie umiem tego wykorzystać w dobry sposób. Mam też oczywiście uderzenie z wielką siłą w ziemię i inne takie rzeczy. Po prostu ostatnio już się naprawdę dużo pozmieniało. I jest to w sumie pokazane, jakby ta lokacja naprawdę była dostępna dużo wcześniej niż ja tu przylazłem, ale teraz jest sekwencja, do której nie miałbym wstępu bez tych konkretnych umiejętności, których wcześniej nie posiadałem, ale dobra, mniejsza. Zwiedzajmy po prostu Lost Grove, czyli najłatwiej chyba, najdokładniej najłatwiej byłoby chyba to przetłumaczyć jako zaginiony zagajnik czy coś takiego. Oczywiście. Musiałem się pokłócić wszystkimi kolcami, które istnieją. Grab and move objects? Co? Dobra, czyli tak sam się dostać. Dobra, sprytne, powiem szczerze. Szkoda, że nie zauważyłem, wiecie, wcześniej, ale okej, okay, fajne, fajne. To pozwolę zresetować, okej, okay, tu mamy trochę światełka. I jakąś sekwencję ucieczkową? Tak. Sekwencja typu ucieczka. Powiem szczerze, nawet nie wiem, czy chciałbym to sprawdzać, ale jak już tu jestem, to niech będzie. Aha. No to niech już będzie, wiecie. Nie jest może najciekawy, może nie najłatwiej, ale coś czuję, że jakoś sobie będę musiał poradzić, to sobie poradzę. No bo tam nie wiem, czy do góry po coś nie można było pójść, ale dobra, czuję, że trochę za późno i przy okazji tutaj można jeszcze no, wbić słupek, żeby mieć przejście dalej i tak dalej. Jakoś tam wejście na pewno istnieje. Niestety nie jestem w stanie osobiście stwierdzić, którędy. Dobra, mniejsza z tym. Komórka życia. I takie ładne. Kolejne. No dobra, fajnie gra, tylko aha. Musimy tu wrócić później. Tu jest jeszcze dużo nieznanego. Tam niżej jest może oddać miejsce, które nazywali domem. Okej. Okay. Dzięki za informację, gro, że powinniśmy przyjść później, chociaż ja powiem ci, że jednak nie. Bo chyba posiadam umiejętności potrzebne, żeby tutaj pozwiedzać wszystko. Dobra. Masz kamyk mapy, ciesz się. Ło. Okej, okay, dobra, zaspoilowało mi. Widać, że tu jest dużo bardzo nowości. Jeszcze jakiś skill. Dobra, to teraz tym bardziej, o tak sobie nie pójdę. Super, komórka umiejętności. O. A, to ciekawe. W tym miejscu byłem. Dobra. To już, jeśli tu już byłem, to w sumie nie wiem, co jeszcze można byłoby zrobić w tej kwestii. A ciekawe, bardzo nawet. No i jak zdobyć tamtą znajdźkę? Ktoś mi mówi, że musi tam być dojście, tylko a, dobra, to było oczywiste. Okej. Okay. Brawo, ja po prostu jak zwykle w formie nieogarniania. Tak. I sobie przejście zepsułem tym samym. Dobra, jeszcze raz. Hyc, hyc i dasz. Hyc, hyc, dasz? Nie. Super, czyli teraz po prostu w górę już nie wejdę ani razu. Przez swoją własną głupotę. Chyba, że uda się zrobić to jakoś tak sprytnie. Nie, no. Jest tu jakiś
słupek blokujący czy coś, ale... No niestety, z tego skorzystać nawet nie mogę tak... Proszę mówiąc, więc ta... Musi mi wystarczyć... No Soul Link, którego tu postawiłem. Dobra, trochę tego otwieramy i... Ryzykuję wszystko. Idąc tam, gdzie gra wprost mówiła, masz tam nie iść teraz. Na pewno będzie tu ciężko. Ale, nie, ale wiecie co, czuję, że to jest możliwe, żeby to wykonać. I uwaga, uwaga. Aha. Czyli to musi się skończyć cały promień, żebym mógł tam wejść. Na spokojnie. Okej. Brawo, ja. I teraz tak, tamtędy się idzie do tego szkila, a tu się idzie dalej zwiedzać, więc te... Oczywiście, ja pierw chciałbym pójść do skila. Ładne miejsce. Chociaż przeciwnicy już niekoniecznie. I mówiąc całkowicie szczerze, i że mi było naprawdę, nie żartuję sobie. No czasami, oczywiście zdarza mi się delikatnie, powiedzmy, podkoloryzowywać niektóre kwestie, rzadko, żeby nie było, ale jednak. Tym razem całkowicie szczerze, bez zmyślania, bez czegokolwiek, nie znam tego miejsca. I to wszystko jeszcze bardziej mnie utwierdziło w tym przekonaniu. Dobra. Dobra, teraz tylko jak się korzystało z... tego? Nie wiem, czy mi to do czegokolwiek być potrzebne, ale... I tak warto wiedzieć. Jak się z tego korzystało. A. Super, jestem gdzieś, gdzie chyba mnie nie powinno być w tym momencie. I standard. Dobra, kolejny punkt umiejętności. Gra zapisana, możemy coś wziąć sobie fajnego? No i tu znowu są jakieś fajne rzeczy. Szybsze atakowanie, no przydałoby się, ale... No, znajdźki. Może też znajdźki, wiecie, no. To jeszcze kosztuje jeden. Nie, dobra. Ostatni raz jestem skłonny wziąć cokolwiek w ścieżce rozwoju ataków. I niestety trzeba od początku iść. Dobra. Oczywiście musiałem dostać obrażenia. A i tak nie jest źle. Czyżby kolejna jakaś wstawka fabularna? No, w sumie bardzo możliwe. Patrzę na to, że Orin, wiecie, zwolnił sam, czym zwolniła. Dalej nie znam, cicho, czy moim zdaniem... jak to się nazywa, moim zdaniem to jest chłopczyk i tyle. Ale tu była właśnie jakaś historia, wybaczcie, nie przeczytałem, ale no... Mimo tego, że ona była bez... światłowa... Czy coś tak... A... Przyjaźń nadal się uformowała. Dobra, czyli tu chodzi o to, że... w niej nie było światła, coś tego typu. Dobra, czyli tu chodzi po prostu o historię tamtej Naru. Ale więź, która została stworzona, czemu zrodzona. I teraz uwaga, uwaga. Co dalej będzie powiedziane? Aha, chyba wiadomo. Niebawem została zniszczona, czy tam osłabiona. No wiadomo, o co chodzi, ale... Nie jestem może dokładnym tłumaczeniem, bo jak zwykle nie jestem przygotowany na takie rzeczy. W sumie za każdym razem wychodzi tak samo pod tym względem. Dobra, mniejsza. Naprawdę mniejsza, zobaczmy, czy jest tu cokolwiek do zobaczenia. Nie sądzę. Więc schodzimy w dół i te. Okej. Ciekawe. Dostałem się chyba gdzieś, gdzie... Nie wiem, czy powinienem móc w ogóle się dostać. Okej. A, i to prowadzi tu. Spoko. Można było się spodziewać, ale okej. I co my tu mamy? Okej.
Stol mógł... Nie wiem, kast można jako odlewać albo czarować, coś tego typu, więc niech będzie czarować naszym światłem. Nawet w ciemności widział. Znaczy widziała w sumie, dobra. Żyła głęboko w tym zagajniku. Teraz tu spoczywa w pokoju. No i mamy nowego szkila. Myślę, że to z czarowaniem czy rzucaniem coś takiego, co... Będzie ciekawe. A proszę. Czyli... Mogłeś rzucać światełkiem, tak jak to miało miejsce też w dwójeczce. Okej. Niestety widać, że trochę to kosztuje. Ojej, jeszcze muszę celować... A nie, dobra, można na szczęście celować też tym. Można na szczęście celować właśnie... krzyżakiem. Gdyby się nie dało, to byłoby masakra dla mnie. I wiecie co? Teraz mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz. To muszę sprawdzić, ale... A spokojnie, za chwilę. Na razie nie mam zamiaru się tym... kłopotać aż tak. Dobra, pierwsza rzecz, co? Powiem szczerze, że to było dla mnie takie intuicyjne, żeby tak to spróbować. A teraz druga sprawa. Podrzuć to. I tak, dobra. Eksploracja właśnie się otworzyła i to znacznie bardziej, niż twórcy mogliby tego chcieć. No ale wiecie, ja jestem z tych, co to muszą zwiedzić wszystko, do czego mają nawet potencjalny dostęp. A tu w sumie nawet więcej niż potencjalny mam. Oficjalny, pewny dostęp. Cześć, glut. Żeby nie było, wiem, że to nie są gluty, ale i tak zawsze niech będą były gluty. Okej, mam jeszcze trochę tej magii. O, a to proszę. Właśnie, że to będzie tylko jakaś zwykła ozdoba, więcej. No dobra. W sumie teraz to jedna rzecz, która będzie mi tak szczerze mówiąc bardzo potrzebna, to jest coś, co mi obniży koszty tego nowego szkila. Bo wydaje się być bardzo przyjemny, ciekawy, fajny. Tylko nie wiem, jak to będzie, wiecie, ostatecznie z tym właśnie użytecznością. Dobra, kolejna komórka umiejętności, to od razu skorzystamy. I tutaj jest coś. A, dobra, to jest tylko koszt tych wszystkich. Teraz już się zgodnie z obietnicą. Muszę poulepszać też pozostałe kwestie. I ta, pierwsze co to w kolce. Jeszcze zmarnowałem trochę tego wszystkiego. Okej, okay, i teraz... A, dobra, prawie cała lokacja już zwiedzona, tak jeśli chodzi o podstawowy zakres. Oczywiście są tu jeszcze miejsca, których... Nie zwiedziłem wszystkiego. Ale no, wiecie, mniejsza o to, naprawdę się już trochę gubię z tym, co sam chcę przekazać. O nie. Dobra. Skończ pluć. Biegnij, Ori, biegnij, biegnij. Dobra, udało ci się. Okej. Przypadkiem pomyliłem klawisze i przynajmniej wiem, że tym całym nowym szkilem mogę atakować. Jeśli tylko zdobędę energię, bo musiałem... Jak głupek zmarnować na wszystko. I teraz tak. W takim wypadku, gdzie jest jakaś energia najbliższa? Podejrzewam, że może tu. Tak. Wiecie co, to będzie wyzwanie i to spore naprawdę, żeby tam dostać, zdobyć energię i jeszcze wyjść. Znacznie łatwiej by było, gdybym umiał się przykleić do ściany. Ale nie umiem. A znajdźki do mnie nie przyciągają się. Więc tak. Nie osiągniemy tego raczej w tym momencie. Oczywiście... O, jak miło. Dobra, jednak to zrobimy. I to bez problemu. Dobra. GG, easy po prostu. Na wszelki wypadek jeszcze to postawię i... Tutaj wymaga jeszcze dwóch, czy już jeden tylko? Okej, jeszcze jeden. I w tym momencie... Te rzeczy będą naprawdę potężne. Większość znajdźków będzie do mnie przylatywać. Oczywiście, wiecie, chodzi o tych takich podnoszolne, a nie o te, które trzeba... zbierać tam, powiedzmy, stacjonarnie. Na jakichś piedestałach specjalnych, czy coś... Oczywiście. Dobra. I biegnij, biegnij, Ori. Straciłem za momentum wszystko. Inaczej mówiąc, zepsułem.
Ale faktycznie, teraz wszystkie znajdźki do mnie srówną. O, tak po prostu same z siebie. Dobra. Fajnie, że zostawili też takie tutaj. W sumie bez takiego bezpiecznego kanalika nie wiem, czy bym dał radę. Wiecie, nie to, że to jest nierealne, tylko bardziej chodzi o mnie. Wiecie, że ja nie jestem najlepszy w takich rzeczach. A dobra, to i dopiero tego uczą. W ogóle ciekawe, że się ten nikt tam rzuca jakoś, tak? A, to wraca tak fajnie. Dobra. Czy tutaj tego uczą? Ja to już w sumie umiałem, więc... Od przed chwilą, bo w sumie sam się domyśliłem, że tak będzie się dało. Przyjemnie. Chociaż... co znaczy przyjemnie. Bardziej chodzi o to, że znam Moriego dwójkę bardzo dobrze, podstawkę Oriego też znam. Nie rzucaj ty, Mori! Dobra. I hyc, i biegnij, 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 hyc. Jest dobrze, dobra, bij, zabij. Po prostu bij, zabij, czym prędzej. Nie dostawaj obrażeń, tak byłoby najlepiej. Super, dasz. Kolejne kuleczki. I teraz tak schodząc w dół, trafimy do czegoś. Nie powiem czego, bo w sumie sam nie wiem. I okej, jest jakaś brama, przez którą można przejść pewnie tylko... A, dobra, sprytne, sprytne. W sumie nawet wiem, co trzeba będzie zrobić, jak... Przynajmniej dobra, może inaczej, podejrzewam, co trzeba zrobić. Okej. Pewnie można jakoś tak to zrobić, wiecie, ale... Ja bym preferował jednak, nawet bardziej niż coś takiego, to rzucić tak bardziej po to, żeby się tego odbić. Super. Wiecie, samemu spróbować tam jakoś wleść. A, dobra, to jest, są kolce z tych takich śmiertelnych, mocno śmiertelnych. Jeszcze nie zapisałem oczywiście. No i brawo ja. Dasz, dasz. Jump. Bi zabij. Bi zabij, bi zabij. Dobra, dobra, jest spokój. Tym razem będę tyle mądry, żeby postawić tutaj zapisa. I okej. I co? Naprawdę obstawiam, że to trzeba będzie jakoś wykorzystać to miejsce całe. Przy czym nie wiem jak. Zobaczmy teraz. O, za słabo się odbija, żeby to miało sens. Więc to musi być oryginalnie rzucone od razu z takim zamysłem. Okej. Poprawka trochę dać wyżej. Wiecie co, może też nawet udać. To się może nawet udać. Cokolwiek tam jest. Musi być tego warto, bo inaczej się wkurza. I teraz jak to wygląda? Nie, jeszcze wyżej. A, tutaj nie. Oj. O, tutaj teraz? No, dalej w tym samym miejscu są problemy. Dobra, mam. Mam to. I teraz rzucamy. I znowu ten sam problem. I energia się jeszcze skończyła, no super po prostu. A, tu jest energia. Fajnie. Fajnie, że jest energia, tylko wiecie, no, ja naprawdę nic teraz z tym nie zrobię, patrzę na to, że raczej nie wrócę. Dobra. Nie było tematu. Mam teraz na 4 wystrzały, jakoś tak. Dobra. Okej, w ogóle jak jest z czasem? Oj, nie za dobrze. Okej, teraz tak. Dobra, czyli jakoś stąd nawet może trzeba wyrzucić, nie wiem. Super. Znowu zmarnowałem wszystkie. Po prostu... Weźcie, po prostu mi zabijcie. Dziękuję. Teraz mamy 6.
Dobra. Tym razem koszałem się inteligentniejszy, jak miałem jeden dobry kąt, to nie ruszałem się i... Mamy to. Teraz tylko proszę powiedzieć, że to było warte... uwagi? Czekajcie, czekajcie, to było pod... Winę? Okej, dobra. Fajne. Nie było warte uwagi, to zdecydowanie. Okej, pierwsza sprawa to zapiszemy, żeby potem nie było. I teraz tak. Chyba bym poszedł dalej w to. Wiem, że tutaj niby też są potężne rzeczy, które mogą się przydać. Jak może trochę to. Podwójny skok też na pewno. Inne takie, ale póki co chyba najlepszym wyborem będzie tak drzewko rozwoju tego generalnego odnośnie zbieractwa. Po prostu wiecie, no, takie zbieractwo generalne. Na nim się nie da źle wyjść. A na innych, no niestety zdarza się, że jakaś decyzja mogła być nie najoptymalniejsza na dany moment i potem będę się wkurzał. Typu no. Po co mam brać coś, co daje mi oddychanie pod wodą teraz, kiedy... W sumie to znajdźki podwodne interesują mnie średniawo, że tak nazwę. I wolę zwiedzać te wszystkie tajemnicze lokacje czy coś. Okej. Dobra, już rozumiem. Już rozumiem, co tu trzeba zrobić. Czyli cała lokacja będzie się opierała właśnie na tym. Nieźle. Okej, trochę wyżej. I jeszcze raz spróbuj Ori. To co? Tak? Nie. Jest już definitywnie za wysoko. To może bardziej w ten sposób. Przy krawędzi dosłownie. Tak. Dobra. To był dobry strzał. I to bardzo dobry. Dobra, lecimy. Lecimy dalej. A, tylko oczywiście trzeba baterię naprawić i naładować ponownie, zanim będziemy gdziekolwiek dalej, więc tak, to... To? Cześć, przeciwnik. Bić, zabić, tak, super. I sobie pewnie trochę życie utrudniłem. W teorii. W praktyce na szczęście nie. Bo potrafię użyć tego, co mi zostało w czaszce na miejscu mózgów. I pary mózgowej, czy co to tam jest. Wiecie chyba. Dobra, to było totalnie głupie. Nawet jak na mnie. Teraz tym, że Ori to rzuca tak po prostu, no nie pytając mnie o zdanie. Okej. Nie wiem dalej, dlaczego to do końca jest, ale tak. Dobra, mówi, że nie wiem, w sumie to jest takie oczywiste, że pewnie jak wszystkie te takie pomyczki, to pozwala otwierać jakieś przejścia czy coś. A zresztą, powinienem mniej rzeczy robić tak na zasadzie, a nie wiem co to robię, ale i tak zrobię, bardziej zacząć myśleć. Dobra. Mniejsza z tym. Nowa jakaś lokacja. Wiecie, wiecie, zmiana scenerii. Patrzcie, jak to w ogóle ładnie tam w tle. Okej, no może... Może jest tutaj też tak trochę niepokojąco pod pewnym względem czy coś, ale ładnie. O, i woda czysta. Czyli tam wniosek kolejny, pomijając to, że tutaj trzeba mieć skille już bardziej zaawansowane, żeby w ogóle się tu dostać, czyli trzeba czyścić wodę i te sprawy. To na dodatek, gdyby nie to, to i tak byśmy tutaj za dużo nie mogli osiągnąć, bo za duże ryzyko wpadnięcia w zatrutą wodę by było. A gdyby nie tamto. I znowu Ori wypluł światło, nawet nie wiadomo po co samemu sobie z siebie wcześniej. Tak. Właśnie, jest tu coś? Wyglądało jakby było, no. Jak zwykle skończyło się tylko na zmarnowaniu wszystkiego. Okej. Tak, hyc. O, dobra. Okej. Powiem szczerze, nie wiem czemu to zrobiłem, ale okazało się być to dobrą decyzją. Nawet bardzo dobrą. Tak, czyli znowu sprawdzam, czy pamiętam co mi gra mówiła kilkukrotnie. Pierwsza rzecz, a druga. Sprawdzam, czy umiem właśnie myśleć raz na rozkrok. Więc tak. Spokojnie, gierka. Przekonasz się, że jestem na tyle pamiętliwy. Może nie, co, właśnie nie tyle mądry, inteligentny, co pamiętliwy. Że no, nie musisz się aż tak obawiać o to, żeby to szybko porzucał gdzieś wszystko, czego się nauczyłem. Dobra, prawie całe życie stracone.
I w sumie po co jest ta płytka? Fajna sprawa, tylko wiecie, no ta płytka nic nie daje. Na szczęście jest tu wajcha, która... Chyba, że... Dobra, chyba głupi jestem. Podejrzewam, że wiadomo o co chodzi. Spróbujemy ze światełkiem, może ty właśnie uczą, że światełko też te płytki uruchamia. Albo jestem za głupi, żeby naprawdę wymyślić, co tam chodzi. Dobra, mniejsza z tym. Cokolwiek by to miało być, nie być, jakoś bez tego przeżyję. A tu jeszcze jest sporo do pozwiedzania, więc tak. Aha. A, dobra. Nie dosyć, że... To jeszcze okazuje się, że zepsułem. Bo zrobiłem coś całkowicie od drugiej strony, niż to wcześniej widzieli twórcy. Brawo ja. Po prostu brawo ja, nic zadać, nic ująć. Czyżby kolejne jakieś? Tak, ale nie zwalnia, więc na pewno. I patrzcie. Tym razem jest kamień, który bardzo dobrze przypomina tamtego starszego. Będą się, jak się nazywali, chyba Naru właśnie, jak to wspominałem, chociaż pewien nie jestem. Mhm. Nie, ładne naprawdę. Zarówno miejsce, jak i wszystko inne. Jestem w stanie wam powiedzieć ze stuprocentową pewnością, tego na pewno nie było w podstawce. Ta lokacja po prostu, wiecie, jest zbyt ukryta, jak na coś obowiązkowego. Patrząc na to, że tutaj przylazłem, nie sądzę zowąd, bo znalazłem po prostu przejście i nagle robię wszystko. Więc definitywnie to nie było w podstawce, jeśli było, to tego nie znalazłem. Ta historia. Tak jak patrzę, bo w sumie... W sumie sobie umarł. Ten... Z rogami. No cóż. Po jego odejściu odeszła. I nigdy nie powróciła. Ciekawe. Mimo tego, że odeszli z naszego lasu, czy tam nie ma już ich w naszym lesie, nie ma czasu na żałobę. Pamiętaj tych, którzy odeszli, a zawsze będą żyć. Trochę prawdziwe, ale i tak smutek spory. Właśnie tutaj jeszcze jest. Dziwne, że mapa pokazuje takie wielkie sekrety, co jest moim zdaniem delikatnie minusem, ale dobra. Takie ładne miejsce, w którym można znowu odnowić wszystkie surowce, zasoby, nie wiem, energię całą, życie całe. No cóż, fajnie, że mam teraz takie przejście, nie będzie trzeba przez całą lokację ręcznie przełazić. To nie zmienia jednak faktu, że i tak muszę teraz szybko się przedaszować, czy przeskakać. No wiecie, z powrotem do tego miejsca, gdzie byliśmy przed chwilą. Nie rzucaj światełkiem sam, Ori, to jest marnowanie baterii. No w sumie wiem, że to jest energia, nie bateria, ale no... No, przywykliście raczej, że wszystko nazywam po swojemu. I teraz tak, skoro to jest gdzieś tutaj... Okej, dobra. Tylko to jest gdzieś tu. Czyli co, gdzieś w kolcach? Jakby było przejście? Nie, będę z wami szczery, naprawdę nie wiem, gdzie mogę się doszukać jakiegoś takiego sekretnego przejścia. Czemu mnie ugryzły kamienie, w sumie. Gdziekolwiek by to było, nie było to... Nie czuję, jakbym był w ogóle w stanie to sprawdzić. Może gdzieś u góry, czy coś, nie wiem. Też nie wiem, tutaj nie ma miejsca na to, jak ukryć przejście. Brawo.
Ale ja sobie z tych, którzy nie są w stanie teraz jaskini tak porzucić, więc no... Chyba, że pod wodą? W sumie nieszczególnie eksplorowałem te wody. Tu jestem też... O, proszę. Czyli jednak. O, i widzę, że fajnie, bardzo mądrze zrobione. Jeśli ktoś nie ma wykupionego oddychania pod wodą, to i tak tutaj dostają te, jak to się nazywa, bańki powietrza, żeby przetrwać. Sprytne w sumie. Można było... Dobra, w sumie powiem szczerze, że to była moja głupota, że nie pomyślałem wcześniej o tym, żeby pod wodą iść. Super. I prawie 3 punkty kolejne, co będziemy mogli super szybko sobie ogarniać różne rzeczy. I teraz tak, to się zamyka. I od razu się wpycham, żeby przepłynąć, tak. Super. Otwiera się, więc nie. Dobra, zamyka się już, teraz można się wpychnąć, tak. Będzie dobrze. I powiedz mi proszę, gro, czy mamy... Nie mamy. Wszystko to jest, nie wiem... Dobra, powiem wam szczerze, nie wiem, czego tu jeszcze nie ma. Może coś naprawdę pominąłem, jakieś takie małe głupoty, czy co? Według planszy nie ma 100%, nie wiem, może w Mungrot to czegoś jeszcze nie wziąłem, a tam nie wziąłem, mniejsza nazewnictwo, też jest właśnie to liczone jakoś jako całość. Też z drugiej strony... Nie wiem, Mungrot to ma inne procenty niż to, więc... Ha. No cóż. Może w końcu dostanę coś, co mi pokażę, że gdzie coś mogłem, gdzie jakie co mogłem pominąć. Bardzo znowu jest, nie stanowić na tym pikselu, to wtedy... Po prostu... Poddaję się i tyle. A w ogóle... Lost Grove i Blackroot Burrows, Shimrod. Dwie różne miejscówki. A wygląda na to, jakby były traktowane jako jedno. Więc pozwólcie, że jeszcze szybko zobaczę co i jak, gdzie. Gdzie to prowadzi. A, to prowadzi tutaj dosłownie. Chyba, że... Nie, dobra, nie mam pomysłu. W takim też wypadku, w sumie jedne co mi zostało, to pójść szybko do tego. Jak to się nazywa. Chyba, że do Mungrot, to zobaczyć co jest tam w tych podwodach. No i liczyć na to, że coś tam fajnego będzie, nie będę żałował tej decyzji. Dobra. Do podwody to jest... Okej, super. Dasz. Cześć pajączek, pa pajączek. Tutaj pod wodą? Tak, tu. Dobra. Dziękuję bardzo. Jeszcze 4 jakieś rzeczy jakby tu były do odkrycia. W sumie. Jeśli są to fajne, ale z drugiej strony no... Nie widzę po prostu... A, dobra, to jest cała sekwencja, której nie zwiedziłem. Okej. To w sumie może tłumaczyć, gdzie są te 4%. No i w sumie, jako że i tak mam już trochę ponad pół godziny, co jeszcze zwiedzimy tamtą właśnie sekwencję na spokojnie, której nie odwiedziliśmy w Mungrot, to i o tym będziemy już kończyć na dzisiaj. Następne spotkania będą już bardziej skupione na odkrywaniu nowych lokacji i przechodzeniu fabuły. O ile można tu mówić o przechodzeniu fabuły w takim standardowym tego słowa znaczeniu. Ale oczywiście wydawało mi się, że to jest historia, mam taki główny, w sumie... Oli, bądź co bądź jest grą jednak... liniową. Ciężko jest po prostu mówić tu o jakiejś wielkiej swobodzie eksploracji czy czegoś. Owszem, później backtracking dowolny, w implikacjach prawie swobodne, ograniczone tylko możliwościami, ale... Przed tym to naprawdę ciężko powiedzieć o tym, żeby Ori był grą nieliniową. Jakąś taką naprawdę... z otwartym światem. Chociaż dobra, może nie będę się zagłębiał w te wszystkie dyskusje i w ogóle. To... Na szybko to mam 3 punkty, co teraz? Dobra, teraz może się dowiem już o co chodziło. Czy to mi pokaże brakujące rzeczy? A. Zaznaczę teraz niektóre jeszcze dodatkowe jakieś rzeczy na mapie, ale nadal nie odpowiada na moje pytanie, czego mi brakuje w tej lokacji.
Miejmy nadzieję, że naprawdę to się rozwiąże samo, bo jednak jeśli nie, to delikatnie mówiąc, będę niepocieszony, że po raz kolejny kolejna gra z serii Ori odmówiła mi przyznania mojego zasłużonego 100% w lokacji. Dobra, hec, dasz. Bizabi i... O, to było to okropne miejsce, ogólnie mówiąc. I... Aha, wdaszę wam w kolce. Super, po prostu. O, a to ciekawe. I hyc, tam. W sumie nawet nie wiem, po co tutaj to tak zrobiłem, jak to można było normalnie chyba po ścianie. A, i dobra, jednak jeszcze nie pokazuje mapa wszystkiego, więc tam gdzieś może być komórka życia albo energii. I w sumie patrzę na to, co mogę po pająku tutaj już dawno przyjść, to osiągnąć i byłby spokój. I teraz czy jest 100% w Mungrotto? Nie, jest 99. Czyli jeszcze gdzieś jakieś jedno małe, głupie coś musi siedzieć. Miejmy nadzieję, że kiedyś zobaczymy już wszystko, co można, że tak nazwę, zrobić. A póki co tak. No w moim mniemaniu na obecny moment, jeśli się nie okaże, że gdzieś naprawdę pominamy jakieś super ukryte coś, to mamy 100%. I co, no w tym momencie już wszystkie rzeczy kosztują minimum 2 punkty, więc nie mogę nic z tym zrobić. Zapisujemy grę. 36 minut. Cóż, na tym skończymy, jak już mówiłem. Mam nadzieję, że wam się podobało. W następnym odcinku będziemy się udawać już w całkowicie nowe ziemie. Przy okazji może trochę backtrackując, bo w sumie widzę tutaj dużo znajdźków, które możemy po drodze zebrać. I aż tak szkoda by było nie wykorzystać okazji, wiecie, żeby może już rozwinąć postać bardzo porządnie dzięki temu. Ale tak, dobra. Mniejsza z tym, naprawdę dziękuję wam bardzo za uwagę. No i trzymajcie się. Hej, hej!